No i co, nasz Marvel Midnight Suns mam misję do wybrania. I teraz mam zablokowaną misję fabularną. Bo co? Bo wymagam zakończenia misji ogólnej. Whatever, nie wiem nawet co to znaczy. Zrobię sobie misję ze Spider-Manem na epickie tutaj elementy. Nie wiem, weźmiemy sobie tutaj tego. Musimy jakąś misję zrobić na szybko. A czemu ten Spider-Man ma taki biedny kostium? Na pewno mam jakiś legendarny, mam jakąś super wersję tej gry. Ale się wydawca musi cieszyć, że ja tak gram w tą grę i tutaj ją promuję. Atakuj ciężarówkę, aby ją uniemożliwić. Dobra, ciężarówka po prostu będzie chciała uciec, ja ją muszę rozwalić. Pełna moc, on ma kartę bonusową, wszyscy mają gardę. Kontratak, o jak dostał. O kurde, ale o co chodzi, czemu tylko ten ma? O Jezu, to jest super karta, to jest jedna z lepszych kart. Patrzcie co ona robi. Robicie se tak. I teraz jakikolwiek atak zrobicie w nich, to karty, znaczy jeśli ich zabijecie oczywiście, to on kartę będzie oddawać. Czyli możemy na przykład zrobić tak. Łańcuch. Raz. Dwa. I trzy. Patrzcie. I oddaje mi kartę, bo jednego zabiłem, on był naznaczony, nie? O Jezu, ten się ukrył, zapomniałem zupełnie o tym, że on tak zrobi. Chcę to na górze zrobić. O fuck! Co ja zrobiłem? O Jezu święty. Ale czemu to nie przeskoczyło na kolejnego? Dobra, robimy tak. Iron Manem idziemy tu. Czyż mogliśmy po prostu tego odepchnąć, no ale dobra. Tym odpychamy tego, żeby nam nie zjadło karty. Tak gra wygląda jak XCOM LGBT. No jest to taki kolorowy XCOM troszeczkę. Odkryto. Dobra. Odzyskano kartę. To za 72 jest. No dobra, niech będzie ten Spider-Man. I co, ukryje się czy nie?
Dobra, koniec rundy, no. Pajek mnie namierzył teraz. No to kozak z niego. I posiłki nadciągają jak zwykle. Co ten Spoderman? Aha, super. Aby zmniejszyć. Aha, ja nie chciałem zmniejszać kosztu. O, oh, fuck. Co ja zrobiłem? Dobra, gówno. No nic nie zrobię teraz. Co za. Nie, mam jakiś przedmiot? Aha, super. Nie, no nie wierzę. Masakra. No nie mam jakiejś karty rzucić, żadnej. Po prostu nic nie jestem w stanie zrobić. Co za szajs. Ale mam dwa ruchy, dobra, to może po prostu Spider-Manem pójdę tu. Mam nadzieję, że będę mógł zaatakować. Nie no, nie przewidziałem tego, strasznie to zwaliłem tą rundę. Jeszcze przegram to. No i trzy ruchy niewykonane, masakra, cała runda stracona. Bo kurde, źle wypowiedziałem karty. Zajebiście, 156, masakra jakaś. No już z... Super, jeszcze dwóch. Zajebiście. Nie no, nie mam pytań w ogóle. Co się w ogóle podziało w tej rundzie poprzedniej? No co za... Nie mam nic. O, zajebiście. Mogę uzdrowić kogoś. Sama się uzdrowię, o. Super. Dobra, ale teraz mogę zrobić to. O kurde, to bym mógł zrobić, ale nie mogę. Szkoda, bo bym sobie podwoił heroizm na 8. Wszystkich teraz zaatakuję, patrzcie. No i to mi się podoba. Snajpera się pozbyliśmy w końcu. No i nic chyba nie mogę zrobić, muszę to użyć. Żeby chociaż jeden punkt heroizmu mieć. Straszny ten team zrobiłem, że takie drogie mają te, takie drogie mają karty, że nie jestem w stanie nic rzucić.
No nie, żeby mi nie zabił tylko. Dobra, jest git. Szybkość, musiałem zabić któregoś tego. Jak będę miał szybkość, to będę miał 4 i za 400 będę mógł uderzyć tego. To go rozwalę jednym ciosem. O Jezu, tylko żeby jej nie zabił. O, tego se może bić. Bo inaczej misja by była nieudana, jakbym tego nie zrobił. Dobra, wykończ pozostałe. Aha, super. O, super, jeszcze ją oszołomiło. O kurde, jakie mocne. Ty może ja ich wykończę to atakiem środowiskowym. O nie, nie jestem w stanie teraz. Ja pierdzielę. A tu? Pokopie mnie prądem? Kurde. Aha, bo to już się skończyło. Dwie wymiany, ocucenie i... No dobra, zobaczymy, czy my to przeżyjemy. Czemu mi runda wróciła? Nie rozumiem, czemu oni rundy nie zrobili swojej? Coś z odepchnięciem. Nie, mogę tylko ogłuszenie nałożyć, ale to ja go po prostu powinienem. Aha, ja go nie zabiję. Chyba, że zrobię tak. Dobra, wiecie co, zrobię tak. No nie wiedzę. O Jezu, jeszcze ją oszołomił. No co za typ. Dobra, no nic, rzucam gardę. Będziemy musieli jeszcze jedną rundę tutaj przeżyć.
Nikt nie nagrywałeś na YouTube przez rok. Jak nic nie nagrywałem na YouTube przez rok? Dobra, wrzucę Spidermana, żeby ożył. Chociaż mógł... Jezu, ten znów ma amok. Ten umarł. Serio? Strasznie wymęczona ta po prostu tura taka, że masakra. Ja dalej nie rozumiem, czemu on nie ten... Czemu on w swojej turze nie atakuje? Drugi raz to samo się stało. No bo ja teraz nie mam czasu na nagrywanie. Teraz ciężka praca jest tylko. I streamki. Od czasu do czasu. Dokładnie, a co tydzień weekend są streamy i koniec. I tak to właśnie. Oj, oj, oj. Muszę spotkanie z Blade'em zrobić. Klub książki, pewnie nie masz czasu. Klub książki, tak. To zależy od książki. Dobra. No i klub książki spróbujemy, patrzcie. To jest właśnie klub książki. Dobra, oni się spotykają i fajnie lubią czytać książki, no i teraz my z nim gadamy. Pierwsze spotkanie. Dobra, no więc oni się spotykają w klubie książki, jest super. Dobra. This is the first book club I've been to that didn't devolve. Dobra, jakieś tam historie, wiecie, z Marvela, że oni lubią czytać książki. Co to będzie? Nasza pierwsza lektura w klubie. Sztuka wojny, autorstwa Sun Tzu. O. Klasyka, super. Well, then you could reread it. See, our time is, but I hope you read the whole thing. No dobra, super. Czy oni naprawdę w klubie książki poncz piją? Czy już mogę uciekać z klubu książki? No super wyszło, Blade, wszystko. Dobra, chyba Blade ma romans z tym. Szybkie uderzenie plus cios kolanem plus. A co ja mam wybrać? Nie wiem, to chyba nie ma znaczenia, bo to są słabe karty dość. Nie wiem, czemu akurat klub książki się po takim czasie gry dopiero pojawił. Porozmawiaj z Kapitan Marvel i idź do klubu. What are you up so late reading? The twisted brain drippings of that. This journal is like a love letter to Alistair. Jakiś dziennik Fausta. Dobra, to są, wiecie, nawet nie czytam, bo byśmy tu coś. Oho, chyba nas nie lubi. Będziemy tu całą noc siedzieć, jak będziemy czytać, co ona ma do powiedzenia. Mieliśmy podrywać tego. Dołącz głęboka rozmowa ze Spider-Manem. Co o tym myślicie? Romantyczna. Zrobię streama z Lola kiedyś? Nie, chyba nie. Dobra, Peter Parker póki co. Póki co, dziękuję. Dobra, Peter. Aha, o kurde, nie dałem mu prezentu. Chciałem mu dać prezent. Za szybko przeklikałem wszystko. Plus 7. Super. Robimy spanie i idziemy misję fabularną robić. Kontuzja wyleczona. Premia. Kuźnia i jeszcze cent. Dobra, załatwmy tą kuźnię. Strasznie, strasznie dużo jest tego gadania. Nie miejcie mi za złe, że ja przewijam te gadki. Ale takie dla mnie to one są w większości zbędne.
Mówię, jak ktoś lubi te klimaty Marvela, tam jest super zainteresowany pobocznymi dialogami, to okej, okay, ale przy tym momencie, jak on otwiera tą puszkę, to jest najbardziej izakowy z izakowych twarzy ma. Kurde, jakie, patrzcie, jakie niezłe. Co to jest szał? Na dwa efekt szał. Na dwa co? Nie wiem, wezmę te karty. Badanie artefaktów. O, widzicie, będziemy. Plan wezwu zombie? No nie wiem. Będzie działać dobrze. Super, książka nam się zwiększyło. O, badania teraz możemy w końcu robić lepsze. Przerzut jednej karty przy każdej analizie cewki. Zastosuj modyfikacje w ulepszonych. Może to? Dobra. Ale kurde, nie wiem co z tymi kartami, no bo ona ma tu niezłą kartę dostała. Łamacz umysłów. Ale to w ogóle nic ani nie daje. Co to jest efekt szał? Nie mam pojęcia co daje szał. Kurde, to z tym ogłuszeniem. Oni rzadko kiedy mają ogłuszenie, no ale kurde, czasem się zgadza, że zdarza, że mają ogłuszenie. Dobierz dwie karty. Wymiany plus dwa. Chyba nie chcę takiej karty, dobra. Ktoś timeouta dostał. Dobra. Najlepsza obrona, dobra. Kapitan Ameryka dostał super kartę. I grać ciosów. O, to druga taka, może będzie się dało ulepszyć. Czekajcie, muszę zobaczyć, kto mi jest potrzebny. Chyba Doktor Strange był potrzebny do misji fabularnej, żeby mi nie ominęło. A nie, Blade był do misji fabularnej potrzebny. Dobra. No to wyślijmy tą na przykład. I wyślijmy tą. To zobaczmy, czy nie możemy czegoś ulepszyć. O! Kolejny stopień. Obalenie przynajmniej pułapki spadające. Mają więcej. Dobra. Idziemy robić questa, misję. Misja fabularna w końcu. Any progress on the journal? If by progress you mean genetic experimentation recipes, demonic incantations, and what Strange here thinks is some sort of, wait for it, Lilith fanfiction Faustus wrote in a 10,000-year-old dead language. Ancient Atlantean. Then sure. Tons. I actually speak a little Atlantean. Tio mile oth episith? I did find this. Nowa siedziba. A hole. We think it's a shipping facility. Or smuggling. Faustus may have been a demented loon, but the man kept some pretty detailed records. Possibly for stealing. From me. Via the hole. Let me guess. That's why I'm here. Well, given the nocturnal and clandestine nature of this operation, as well as your experience in dealing with subterranean affairs... I'll bet. Ever wonder why you people only come to me for the dirty work? Kurde, od kiedy Blade jest w Marvelu?
Pewnie od 50 lat, no ale... Ja Blade'a znam tylko z filmów i nigdy nie miał nic wspólnego z Marvelem w filmach. A może tam są jakieś easter eggi, ja nawet nie wiedziałem. A może teraz jest w Marvelu? Dobra, muszę dobrać sobie jeszcze jednego zawodnika. To może tego Kapitana Ameryka, on był niezły. Czekajcie, zobacz talię do bohatera, lewy shift. Edytuj, o, czekajcie. Ten cios pięścią wywalę. Dobra. Jak go mogę zmodyfikować? Patrzcie na to. Chcemy takiego czy takiego? Chyba ten będzie najlepszy. Mogę mu jakiś inny kolor dać? Niebieski, złoty. Kurde, ten złoty niezły. Biorę go. Co wy na to, co? Patrzcie na to. To jeszcze Blade'a byśmy edytowali. Bo on ma taki, on nie jest taki złoty, a mógłby być. Ujok, jaki strój w ogóle. Domyślny jest taki. No nie ma złotej wersji, jest czerwona. A kupię mu czerwoną. No to teraz to wygram na pewno. Co wy na to? Nie kumam, czemu normalnie nas wrzuca do tych zaświatów, a jak jest misja, to musimy biegać z buta do tych teleportów. Mówię wam, pewnie nas porwą w pewnym momencie w tym limbo. I to będzie, wiecie, taki twist. O Jezu, wkradli się do limbo i nas porwali. I dlatego my musimy przez to biegać teraz przez 100 godzin gry. Władcy Sithów. Który był władcą Sithów? Berb Cola. Stay hydrated. Ten wygląda w ogóle jak z tego, z Gondoru. Nie? Blade, ale ty masz strój. I'm a vampire, remember? Blade nigdy nie chodzi po cichu, on wychodzi normalnie na środek dyskoteki i wszystkich. Ale mam kozackich bohaterów. Dobra. Ja nigdy nie patrzę, jak te moje talie między bohaterami się zgrywają, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. O, unieruchom aktywną ciężarówkę, to jest dobra karta. Trzeba tego typa zabić. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Okay. Podoba mi się to. Czemu nie dał sojusznikom gardy, czy zaraz im da? Okej, okay, dał im teraz. Tu mogę jakiegoś takiego sobie na przykład walnąć.
minutes back at Camp Lehigh. Po twoim faktu krwawienia, nikt nie krwawi. Wykorzystuję, ale... Patrzcie teraz na to, co się wydarzy. W ogóle rzuca teraz tą tarczą, ona już nie jest okrągła. Przecież ona już nie działa jak bumerang. Okej. Kołka może wymienię, bo mi do niczego nie... Szybkie uderzenie. No można zrobić. Kiedy ostatnio było grane tą grę, co się biegało długo, żeby zebrać loot i potem z nim zginąć? DayZ? No i chyba tyle jestem w stanie zrobić w tej rundzie. Francja, Argentyna, finał tego typu. Czyli co, Argentyna, czyli które miejsce zajmuje w lidze typerów? Powiedzcie mi. Które miejsce zajmuje w lidze typerów? Bo już sam nie wiem. Pierwsze? Dobra, przesłuchanie robimy mu. Nie da się tego przewinąć. Okej. Jeszcze jedna karta mi została. Kurde, no nie zabiję go tym.
To bym wymienił, bo i tak... Ja w ogóle nie wiem, jak wrzucić krwawienie. Czy on ma karty, żeby wrzucić krwawienie? Odepchnięcie. O, zajebiście. Dobra. No i git. Co? Oni od... Nie no, dwie tury było jeszcze. Jezu, i przegraliśmy. A nie, nie przegraliśmy, tylko nam... Nie no. O Jezu, zacznij starcie od nowa. No nie no, nie wiedziałem, że oni już odjeżdżają. Myślałem, że mam dwie tury. Było napisane dwie tury do odjazdu ciężarówki. To bez sensu w ogóle. Dobra, dajemy im gardę wszystkim. Edyta Górniak na streamie, no no. Ja tu gdzieś nie miałem naznaczenia. Tu miałem tego. Ja go sobie naznaczę. Aha, i teraz nie mam tego. O, zajebiście. To nie, a to? Nie, a jakbym go Hunter popchnął? O Jezu święty, też nie. Dobra, tak go trzeba załatwić. To się respektuje. No, kiedyś była arma. Kiedyś mieliśmy więcej czasu na stream, można było siedzieć 5 godzin armę cisnąć. Wtedy bym chciał pograć w jakieś gry ciekawe. Szkoda, że nie mają kontrataku. Spowolnienie, co to znaczy? Karty drożej kosztują, czy co? Super. According to our thermal scan, this hole branches from here across the entire city. What the hell was Faustus doing down here? You'd have to ask Crossbones. That will slow them down for a bit. Grab that artifact while we can. Rozwalmy tego. Dobra, no i teraz jest pytanie, bo widzę, że ja tu kurde nic nie mogę rzucić znów. Watch close.
odzyskana. Słaby ten zestaw mam tutaj, tych zawodników moich. Łup wygasł, aha, super. Nic nie mogę zrobić. No dobra. I saw a move like that once, centuries ago. Dobra, nic, spróbujemy po prostu. No, trzeba wykończyć tego typa w końcu. Dobra. Kurde, ten to chyba padnie w tej rundzie, bo widzę, że go tak dobrze będą teraz pokładać. O nie, i ten chyba go załatwi już na śmierć. No właśnie. Najgorzej. Jeszcze posiłki nadciągają. Hydra has always sought power from the occult, but this feels different. It's one thing to steal. To jest dobre. W końcu. Distribution center. But distribution to where? If my mother is involved, nowhere good. Then I'm betting it somehow involves Banner. Possibly match your strength. Dobra. Tu nie mogę nic zrobić. No mogę tak zrobić, nie krwawią, uzdrowienie, szybkość. O, tym jeszcze mógłbym zabić kogoś. Tego, tego nie. Tego mogę, tego załatwię. Mogę walnąć święty ogień albo odzyskać z ciężarówki i... Wydaje mi się, że trzeba... O kurde, nie tą postacią. I co, ona stoi teraz w tym wybuchu, czy nie? O shit, jasne, że stoi. Fuck. Dobra, jak go chyba tak zrobię, to on nie wybuchnie, nie? Dobra, o tyle dobrze. I wydaje mi się, że warto chyba tego podnieść, bo... On trochę damage'u zbierze na siebie, jeśli ktoś będzie postanowi go atakować.
Dobra. Ciężka ta walka. Też taki poziom trudności. No nie no, znów go położyli, on już nie wstanie. Szkoda. Niech tu się wysadzi między swoimi. O, i zajebiście, wszyscy się będą wysadzać. No wiecie co, ja myślę, że tak, my, Hunter, podbiegniemy odzyskać zapasy. Oni się powysadzają sami. Dobra, teraz muszę pokonać pozostałych wrogów. Kapitanem Ameryką. To myślę, że możemy tak zrobić. Dobra, wiecie co, spróbujemy go poleczyć. Jakiś cios kapitanem Ameryką może by mi dali, co? O, święty wybuch mógłbym zrobić. Okej, jest. Garda 194. Trudne wylosowało. Dobra, muszę to tak zrobić. A w końcu nie dostał tego do Major, bo tamten padł jako pierwszy. Bo tego nie przewidziałem właściwie. Mogłem o tym pomyśleć. Crossbones was looking for any excuse to put that guy down. We just came along at the right time. Either way, whatever's down there, we're barely worth killing to protect. Suggest we get down there while we can. Ale się naładował tym pancerzem. Ile on tego pancerza już ma? On jest 194, dobra.
strasznie długo ta walka trwa. Ten Kapitan Ameryka tylko może tankować. Blade co chwilę umiera. O, teraz go wepchniemy na bombę. Zajebiście. Krzepa, to zaraz zobaczycie, co za krzepa z nim będzie. To do tego zacznijmy. Pięknie. Prowokacja, szybkość, jaki damage w ogóle beznadziejny. Dobra, poleczę się. I teraz chyba będę miał... Aha, jednostka nie może działać. O, shit. No, możemy tak się wysadzić razem z nim. No, tarczownik, daj się zabić. Sprowokowano. Dobra, plus dodatkowy damage. Nie chcę go trochę, nie chcę trochę tej karty tracić z ręki, tej, którą mi daje gardę, bo ona jest niezła. Bo ja ciągle gardę dostaję, jak ją mam w ręce, więc nie chcę jej po prostu zużywać, bo wydaje mi się, że będzie zaraz druga, że tak powiem, tura. Bo zawsze tak jest. Kurde, jaka długa walka. Taka nieciekawa, a długa. Nudna, można by było wręcz rzec. O kurde. No właśnie. Widzieliście w ogóle Dragon Age na Netflixie? Ja wczoraj obejrzałem całe, bardzo fajne. To jest oczywiście anime. Ten na podstawie Dragon Age tego gry. O Jezu. Chyba wchodzimy, musimy wejść w zwieracz. A nie, jednak coś z niego wyskoczy. Tylne wejście, kurde, no to mówię właśnie. Że trzeba wejść w zwieracz. O nie. Venom. Ale dupeczka. Nie wiem, czy ja tą ekipą dam radę go pokonać, bo to są jakieś lewusy. Taki skład sobie po... Między symbiontą podłogę można zerwać, atakując je. No ale to wiem. Czemu oni mi to powtarzają, jak już tą grę gram 15 godzin? O, widzicie? Mówiłem, że ochronne uderzenie dostanę. No i to jest dobre pytanie, czy my się to powinni rzucić. No możemy rzucić to, no bo nic innego chyba nie mamy za bardzo.
310 gardy ma, zajebiście. Furii. Tu by się przydało naznaczenie wrażliwość. Chyba, że tu robimy. Dobra, spróbujmy ich wszystkich pokonać. Co to zrobi zrównoważona obroża? Dobierz dwie karty za darmo. Aha, jednostka nie może działać, no tak. Kurde, nie ma nigdzie. Czemu on tak dostaje tego? No dobra, dajmy, żeby nie sprowokować go. Garda bohatera nigdy nie może być większa niż jego maksymalne zdrowie. No dobra, kumam. Skóra symbionta mu zniknęła, czy on ją dalej ma? O kurde, krwawienie mi rzucił. Efekty krytyczne, no dajmy to. Problem jest taki, że nie za bardzo mogę wam co zrobić tu. Efektu krwawienia, ale mógłbym mieć. Dobra, wiecie co, ja go uwolnię Blade'em.
On rzuci obszarówkę na tamtych trzech typów. Kurde, rzeczywiście ja dostaję, to na nas, nie wiem, to chyba przez następne dwie tury dostaję tą tarczę. Kurde, szkoda bardzo tej karty, bo jakbyśmy go ogłuszyli, to byśmy mogli naprawdę mu zadać potężny damage. A tak nie możemy tego zrobić i się zastanawiam, czy coś nie wymienić. No wymienię ten głód, bo widzę, że nie dam rady tego zrobić. O, i kradzież życia byśmy zrobili, może. Bo on jakiś taki ranny jest. Pchniemy. I chyba tyle. Kurde, jakie ma krwawienie. On już nie dostał tej tarczy. 250 coś miał mieć tarczy? Aha, bo krwawienie chyba przebija tarczę. Łosiet. Aha, no to już wiemy, kogo ogłuszyła ta ściana. Zajebiście. Kurde, wiecie co, nie wiem, czy nie poleczyć Blade'a. Jakby on będzie się wysadzał, więc tamtych dwóch i tak wysadzi, mógłbym tą turę przepuścić sobie. I wiecie, i na przykład nałożę sobie tu prowokację, żeby, wiecie, żeby tarczę dostać. To zrobić, a później się ruszyć. O fuck, kolec mu się przerwał. Nie, nie przerwał mu się kolec, dobra, wybuchnie. No to git, to ja po prostu robię odchodzenią na bok. I koniec. To bym wymienił, bo już nie będę miał ogłuszenia raczej. Kapitan Ameryka ma takie beznadziejne karty. Dobra, i dwóch swoich wysadził. Shit. Będzie miał jeszcze jeden ruch, czy ten wybuch to był jeden ruch? Wybuch to był jeden ruch, dobra. Jezu, mu trzeba tego Venoma unieszkodliwić jak najszybciej.
Wiecie co, ja chyba tak zrobię. Po prostu go walnę mocno. Skóra symionta. Nope. Teraz mogę zrobić szybkie uderzenie. No tego, bo widzę, że to mi da jeden punkt więcej. O, to jest niezłe. Rzuciłbym to i zobaczył, czy mi jakieś fajne karty dojdą. Nałóż efekt krwawienie 2. Albo takie coś. Prowokacja i chyba to zrobię. Bo dzięki temu ten Venom na pewno nie zaatakuje mi Blade'a, który zaraz mi umrze. Dobra. O nie, skóra symbionta. No ale to tyle. Co on będzie robił? Bił Kapitana Amerykę. Dobrze, bo on ma 300 tego tarczy. Więc jak tak się będzie ładował tą tarczę i prowokował, to go może tak bić przez pół gry. No niestety symbiont wlazł na niego. I znów posiłki, nienawidzę tego. Naznaczenie. Mam nadzieję, że jak on padnie, to nie dostanę tej skóry symbionta. O, znów zrównoważoną. Okej, dobra. Dobra, to teraz jest tak. Aha, tylko Blade może działać. Dobra, ściągamy symbionta z niego. Dobra, tych dwóch załatwiamy. No i to chyba było na tyle, nie? Znów posiłki. Tak monotonna ta misja taka. No to mówię, to przez ten poziom trudności, bo oni już mają bardzo dużo życia. Się takie trochę czołgi z nich robią. Dobra.
Jest pytanie, czym go bić. Szybkość, co no wiem. Dobra, sprowokował go. No i znów nałóż efekt krwawienie 2, chyba przy tym zostaniemy, co? Już będzie miał krwawienie 4. A to krwawienie całkiem mocne jest. Jeszcze go stuknijmy. Kurde, 800 życia, straszna krowa z niego. No i co dalej zrobisz? Unieruchomi mi go po raz kolejny. No, no. O, shit! Chciałem dać w dół, a dałem X i przeminąłem rundę. Jaki ze mnie jest as. O, jak teraz przegram przez to. Jezu święty. No nie, no ja to jestem po prostu najlepszy w tą grę. Nie wierzę w to. Tak zmarnować. Masakra. Dobra, święty wybuch został wyładowany w niego. Czy ja nią mogę, że tak powiem, go walnąć, tak? Czy dostanę tą skórę symbionta na siebie? Chyba nie dostałem. A nie, jednak chyba dostałem. Dobra, on padnie od krwawienia, z tego co mi się wydaje, nie? Coś by mi się Blade'em przydało, nie to. A kurde. Wydaje mi się, że on teraz padnie od krwawienia. Ten symbiont. O Jezu, ktoś padł. O, niestety Blade. Oho, co to się stało? Co? Aha, bo ja pierdolę, bo oni byli w dwójkę uwięzieni, a ten dostał KO. No nie wierzę, że ja to muszę od początku męczyć, tą misję. Chyba se żartują. Serio, dobra, ja już mam ich tych jego minionów, to mam w dupie, wcisnę tylko tego symbionta. Jeszcze tego muszę pocisnąć, niestety.
Nie wierzę, że ja to muszę powtarzać. Teraz to mi się już grać odechciało. Serio. Przesadzili w tym momencie. Dobra, niech ma chociaż skrzynką do zbierze na mordę. Najważniejszą postać mi o ten okieł znał. Dobra, będzie się wysadzał na szczęście. Wyssam go. Mam jeszcze dwie. I tak nic innego nie rzucę. Nie, bo jak go tu odrzucę, to nic nie zrobię. No nic, muszę się chyba po prostu tym blade'em ruszyć. Bo będzie ciężko. No i tyle. Czekajcie, może mi się go uda ogłuszyć w końcu i za 400 wtedy walnąć. Okej, dobrze stoi. To się może udać w tym momencie. O, zajebiście. Aha, tylko że ja nie mam tego czaru, który miałby go ogłuszyć. Czemu ja go nie mam?
Not makes them stronger, but sours the flavor. Too much gamma for our liking. Well, that put me off my lunch. Dobra. O, teraz mogę zrobić to odbicie tarczy. Nie, nie chcę marnować tego wymiany, ale ja nie chcę nic wymieniać. Kurde, szkoda, że lepszych bohaterów nie wziąłem na tą misję. Trzeba było tego Kapitana Ameryki nie brać, bo to jest trochę leszcz. Z drugiej strony tankuje tak mocno, ale jakoś nie mogę. Kurde, i te posiłki za każdym razem takie same, daremne. Jezu, jeszcze jeden level. Ile tych leveli mi wpadnie w tej misji? Muszę wymienić karty, bo nie mam czym grać. No, w dupę nie mam nic zupełnie. Trzy karty mam do zagrania i nie jestem w stanie nic zagrać, no nic. Koniec z gardą. Ale on chyba padnie od krwawienia w tym momencie. Ajajajajaj. Kurde, tych teraz nie zabiłem. Że tylko po 50 biją. O, i umarł. Wykrwawił się. Śmiesznie nawet.
Dobra, spróbujmy w tej rundzie naładować sobie pancerzy i takich innych rzeczy. Dwie karty dobiorę za nadmiarowe leczenie. To może to zrobimy. Będziemy mieli dużo krwawień na następną rundę. No a tego sobie po prostu stukniemy, żeby nam nic nie zrobił. Dobra. Patrzcie na to, siup, 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 siup. Dostanie dwa krwawienia. Czego furią mnie trzepnąć już teraz? Chyba go trzepnąć tą furią, co? No i super. Siema, co tam słychać? No właśnie męczymy kurde Marvela i musimy powtarzać całą nudną walkę, bo... Był peszek, nam się wydarzył. Dobra, teraz się zastanówmy. Tak wejdę w jego pole, jak będę tak bił. Może zrobię tak, tu blade'em uderzę. Jeszcze mu krwawienie wrzuciłem. Tu zrobię szybkie uderzenie, to wyjdę z tego pola. I nie stracę karty. Siema Kamix. Okej, odzyskałem kartę. To bym chyba wymienił, wiecie, bo mi brakuje karty jakiejś fajnej. Gdybyśmy go na beczkę może zepchnęli, to by może umarł na śmierć. Co myślicie? Jest taka szansa. Teraz chyba jesteśmy w stanie go tym ciosem załatwić już na koniec.
No Jezu, koniec tego Venoma. Mam nadzieję, że nie ma trzeciego stage'a. Udało się. Kurde, co to się wydarzyło? Wyssał mnie do innego wymiaru. Kapitan Ameryki? Ja bardzo nie lubię Kapitana Ameryki, bo nie ma żadnych mocy specjalnych. Niby jest jakiś wytrzymały, ale to taka moc... Nie wiem, można by go było po prostu powiesić na haku i by nic nie zrobił, no bo by się nie umiał ruszyć. Wiecie, nie umie latać. Nie wiem, no nie wiem jakie on ma moce, żadne chyba. O nie, draseczka na tym. Na obroży. Before or after you exploded? The collar. Still intact. Nie naruszony. No nie powiedziałbym, że nie naruszony. We didn't anticipate the need to withstand alien energy. Felt like more than that. As if thankfully the venom creature didn't seem to like it either. Ran off through that. Nie, no naprawdę. Kapitan Ameryka to jest lesz. Tak samo jak ta najgorsza testa Widow. I ten z łukiem. Jak mu tam. Jest najgorszy na świecie po prostu. Jaką on ma moc specjalną, że umie z łuku strzelać? Przecież kapitan Marvel czy Hulk to by ich tam zgnietli. Przestrzębie oko. Nie chcę nic mówić, ale obok mojego łóżka leży chlebek. Czekajcie. People are starting to worry. Niech jak zobaczą moją obrożę pękniętą, to będą worry dopiero. Pieseczek. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś bardziej beznadziejne. No wydaje mi się, że ta Widow to jest najbardziej beznadziejna. Ona jest gorsza nawet niż ten z łukiem. Nie, no albo są na podobnym poziomie, nie? We wouldn't be standing here if I wasn't. You two focus on the creature. I will worry about the collar. Haven't really seen Blade since he got back from the sewer. Carrying Hunter home on his back. He's still outside. Being extra broody. Maybe you should talk with him. Good idea. I'll go with you if you like. Kurde, ale mi się zagrzał pokój tutaj. We're no closer to breaking through Slimerama's sanctum shield, and our exalted chosen one just woke up and is listening to our every word. It's great to see you on your feet again, boss. Wszyscy wiedzą, że ja już wiem, że mnie wszyscy obgadują. Porozmawiaj z Tony Starkiem, porozmawiaj z Blade'em. Kurde, znów tyle gadki, no ale jeszcze pogadam, żebyśmy jak później zaczniemy grać następnym razem, żeby nas nie męczyli. Strange and I tried to stop by for a little house call while you were out, but turns out your dog is part flamethrower. She is very protective. That's one word for it. Listen, I know you're probably hearing all sorts of comments after your last tangle with Venom. For what it's worth, we both just wanted to say that
We don't think you should get within 50 light years of that thing until we sort out what the hell's going on between you two. This venom creature stands between me and the prophecy. Destiny demands he fall by my hand. Padł z mojej ręki, Venom. Seems like Destiny's hit list just keeps on... Look, Strange and I have been studying pieces of that symbiote ever since this nightmare began. Problem is, the further they get from the source, the more their molecular structure changes, which basically renders them useless to us. In talking movie terms, I need a sample from Patient Zero. The old slime ball himself. Venom. Or Eddie, if you talk to Peter. O kurde, czas zbadać Venoma. We get a sample from him, somehow maybe. Could you not just laser him? Now everyone's a scientist these days. Look, I know this thing has given you a proverbial, if not actual, black eye or two lately, but don't forget, there's a man underneath all that monster. Besides, it wouldn't work anyway. We've hit naprawdę w tym Marvelu to też tak, oni nie mogą nikogo zabić. Nie? Czy to tylko Batman jest? O Jezu, Batman mi się przypomniał. On jest też taki najgorszy. Ten to już w ogóle też nie ma. Ten to w ogóle nie ma żadnych zdolności. On nawet się bije tak słabo. Kwadratowo jakoś. Zawsze go biją. Znaczy nie umie uników robić, tylko go trafiają. Dobra. Patrzcie, co my mamy. Wzmocnione kowadło. Dobra, próbka ulepszenia kuźni. Będę mógł wymienić wzmocnione kowa, jak cewkę otworzę. What can I say except you're welcome? Okay. Nie wiem, weźmy te dwie karty, ale nie wiem. Badanie artefaktów. Mieliśmy już książkę. Muszę z Blade'em pogadać. Duchowy wybuch plus dostaliśmy do magik. A tu krew za krew plus. Dobra, gdzie ten Blade siedział? Tu chyba co? Nie, gdzie on jest? Gdzie jest Blade? Okej, nie ma go tu. A, dobra, wiem, o co chodzi. Pewnie trzeba zagadać i oni powiedzą, a gdzie jest Blade? A oni powiedzą, a on gdzieś poszedł i się do niego przeniosę. Hey, can I ask a favor? You fought Venom, Hunter? Mogłem mu prezent dać? Nie, zaprosić do azylu. Kurde, nie wiem, gdzie jest ten. Dobra, idę do sali narad. Może tam mi powiedzą, gdzie on się schował. Yin and Yang, Hunter. You can't go outside the mission stuff. The brooding vibe, but the... You have just never seen his dark side. It is easy to see the good in people when... As a rule, I try not to assume the absolute worst about my... Better get back to... Hunter, ciemność. Pewien wybór dały ci lepsze panowanie nad swoją wewnętrzną ciemnością. Hunter może skorzystać z nowej obroży, która zapewnia potężną zdolność pasywną w walce.
O, i teraz zaraz zobaczę, jakie to są. No to dobra, następna zada 3 obrażenia, to mocarz jest opcja. No i gdzie ten Blade? Good caretaker. That's what I know. So, please tell me, Hunter. No. Już jestem teraz super mroczny. A dalej nie wiem, gdzie jest Blade. To jest w ogóle dobry ten dzikus, czemu ja czegoś takiego nie mam? Ciosów, a to rozkładam. No i nie wiem, gdzie ten Blade ma być niby. Może tu gdzieś. Ty no, ale byłby chyba na mapie zaznaczony, nie? Dobra, jeszcze tego zgadka z doktorem Strange'em mi została. Może on wie, gdzie on jest. O, czekaj. Wyłącz, włącz punkt orientacyjny ustawiłem. Widzicie, Blade jest w jakimś lesie. To dlatego go nie możemy znaleźć. Aha, okej. Mogę otworzyć tu skrzynię legendarną? A, taką zwykłą to nie chcę. Grzyba zebrałem, dobra, gadajmy z Blade'em. I hear I owe you my... You know, when you were resurrected, I was sure you wouldn't be able to overcome the darkness inside you. Dobry jest ten dublaż. Gdzie jest Wolver? Wolverine poszedł w miasto ogólnie, był, ale zniknął. Poszedł gonić tego, bestię. There's nothing wrong with who I am, or how I entered this world. If you are mortal, I'd agree. But you aren't. You're a demon. I know the battle you're having with your thing is, I'm getting the feeling you're crying out for your mother. No, I was so sure you were about to fall that I didn't leave your side. Surprised you came too with the light still. I'm surprised. I'm not the one who should. You're... Kurde, ja idę drogą ciemności, a oni się wszyscy mnie nie lubią. Niedobrze. Niedobrze, bo chciałem mieć w super zdolności kumpelskie z nimi, a okazuje się, że nie mogę mieć żadnych zdolności. No dobra, już prawie 2 godziny gramy. Chyba trzeba się przespać tu w tym naszej komnacie i kończyć tego Marvela na dziś. A nie, to nie moje łóżko, przepraszam, wbiłem komuś do pokoju. Ty, nie mogę iść spać, o co chodzi? Muszę coś zrobić. Jezu, znów do doktora Strange'a mam iść? Znaczy nie wiem, czy znów po prostu... No nie wiem, czemu nie może iść dalej ta fabuła, może muszę... Badania... Sposób, który określimy jako wielce spektakularny, jakieś skutki uboczne, w których ten... Tylko pragnienie. Mam nadzieję, że czujesz się na tyle swobodnie, by zgłosić mi wszelkie problemy zdrowotne.
To nie twoja sprawa. No i nas nie lubi teraz. No i wszystko spoko, tylko że nie mogę... Aha, bo ja wiem, czemu ja nie mogę iść spać. Bo ja chyba już spałem i mam po prostu misję teraz mogę robić? O to chodzi? A, rzeczywiście. A, wymaga badań nad próbnikiem. No i trzeba jedną misję poboczną zrobić, więc ja sobie zapiszę, później sobie kiedyś tam pogram misję poboczną. A my na dziś będziemy kończyć tego Marvela całego.